Cześć. Dzisiaj chciałbym wrócić do serii Exosquad, którą trochę zaniedbałem, i przedstawić wam figurkę Nara Burns w swoim Reconnaissance E-Frame. Jest to jedyna figurka z serii, którą miałem, kiedy byłem dzieckiem. Została mi ona przywieziona przez rodzinę ze Stanów Zjednoczonych. Także nie wiem, czy ta seria pojawiła się w sklepie, ale dostałem ją o wiele wcześniej niż widziałem serial. Także nie wiedziałem zbyt dużo o serii. I jedyną wiedzę czerpałem właśnie z pudełka. Jak zwykle mamy tu otwieraną klapkę. W samej serii Nara była widziana w swoim mechu, w swoim pancerzu bardzo rzadko. Częściej jeździła jako drugi pilot większego pancerza, którego pokażę przy okazji następnych filmików. Wyjmijmy może zawartość i zobaczmy, jak prezentuje się to, co jest w środku. Oto Nara ze swoim pancerzem i akcesoriami. Jak zwykle posiada ona dwie broni ręczne. W tym przypadku jest to karabin i swojego rodzaju pistolet. Muszę się wam przyznać, że kiedy dostałem jako dziecko po raz pierwszy tą figurkę, myślałem, że jest ona płci męskiej. A dzieje się tak dlatego, ponieważ figurka posiada bardzo szerokie ramiona. Wynika to, zakładam, z tego, że po prostu technologicznie nie można było zrobić takich małych elementów, które je utrzymały. A po otworzeniu opakowania bardzo szybko włożyłem ją do pancerza, więc nie przyjrzałem się jej dobrze i nie zauważyłem dosyć ewidentnych piersi. Podświadomie zakładam też, że nie myślałem nawet, że jako chłopiec mogłem dostać figurkę, która przedstawia kobietę, więc taka historia. Szybko się zorientowałem, że popełniłem błąd. Sam pancerz Nary wygląda tak. Ten element może się przesuwać do tyłu, ale służy on głównie temu, żeby pomóc, pomóc tej klapie się otwierać. Posiadamy tu dwie rakiety, które zamontuję teraz. Trzeba bardzo uważać, bo zwyczajowo sprężyny są zabójcze. Tu mamy coś w rodzaju bagnetu, który możemy włożyć tutaj. Nara potrafi też to trzymać w ręce. I rakietę, która przypomina taki świder. Umieśćmy może Narę w pancerzu i zobaczmy, jak się prezentuje. Wspomnę tutaj, że jak widzicie, posiada ona tu wymodelowane coś na rodzaj kolejnej broni i przez to jej tors nie jest symetryczny. I jest problem z umieszczeniem jej w dobrej pozie w pancerzu, co zaraz zobaczycie. Oto Nara w pancerzu. Jak widzicie, jest ona trochę przychylona w bok i jej ręce niezbyt pewnie trzymają te joysticki. Z racji właśnie tej broni całość delikatnie przychyla się i głowa nie jest umieszczona idealnie po środku. No, teraz akurat jest, ale bardzo łatwo przeskakuje i po prostu przechyla się w bok, co jest niestety dla mnie sporym minusem. To możemy umieścić z powrotem. Nara była oficerem, była jedną z młodszych członków oddziału, jednak była druga w kolejności do dowodzenia. Posiadała dosyć interesujące interakcje z Marsalą, który był przedstawicielem gatunku Neosapiens. Opowiem o tym przy okazji monologu o Marsali. Z ciekawych bajerów, które posiada pancerz, oprócz strzelających rakiet, jest to ruchome szpon, który możemy ruszać trzymając to z tyłu. Rakiety strzelają. Ok, bardzo mocno. Tak samo jak ta, po cofnięciu tego. Jak widzicie, po tych prostych zabiegach postać znowu przechyliła się na bok. Nie jest centralnie ustawiona, co bardzo może irytować przynajmniej mnie, ponieważ jestem fanem symetrii i joysticki bardzo łatwo wypadają z rąk. W tym pancerzu, jak mówiłem, Nara była bardzo rzadko widoczna
i sam pancerz bardzo mało przypominał to, co mamy tutaj. Był o wiele bardziej smukły i sprawia wrażenie o wiele lżejszego. Niemniej jednak jest to nieodłączna część serii i nie wyobrażam sobie posiadania całego zestawu bez tego pancerza. W chwili nagrywania tego wideo figurka ta jest dostępna jako luźna na Allegro, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam odwiedzić stronę. Także dziękuję za obejrzenie. Postaram się pokazać więcej monologów o serii Exoskład, ponieważ posiadam jeszcze parę figurek do dopełnienia pełnego zestawu ludzkich postaci. I dziękuję i zapraszam na subskrypcję.